Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Po raz kolejny, przepraszam, że bez kamerki, gdyż jestem na wyjeździe, ale speedrun niedzielny wlecić musi. Zapraszam serdecznie, gram na 10 minut, komentuję ruchy, przypominam o moim kursie Szachowe Fundamenty, wszelkie szczegóły będą w opisie filmu i w komentarzu, oraz przy okazji osoby, które chcą odwiedzić Olsztyn w najbliższy weekend, pierwszy weekend marca i chcą zagrać w turniejach na kategorie szachowe, nawet na drugą kategorię szachowe, to też wkleję tutaj w linku i w opisie wszystkie Całe info, będziemy sobie poczytać. Pewnie się z tymi osobami również zobaczę, bo też organizuję te zawody. Zapraszam i lecimy z tematem. Gramy na 10 minut. Wlatuje przeciwnik 1364 i jest posunięcie E4. No to na rozgrzewkę, może posunięcie D5. Zagramy obronę skandynawską ze skoczkiem F6. Lubię czasami to pogrywać, jest to dosyć ciekawe. Na pewno na jakieś takie szachy szybkie jest to ciekawa broń. Ale z reguły... O! Przeciwnik tutaj dobrze... Dobrze tutaj zagrał. Goniec D7 trzeba grać. Ten goniec może pewnie uciec i pewnie możemy zagrać coś w tym stylu jak goniec G4. O! Poszło bicie. Zbijamy hetmanem, żeby od razu tutaj mieć opcję zbicia na D5. No. O, posunięcie c4, tu się trochę zdziwiłem, to bardzo chętnie gramy c6. Możemy się zmartwić na samym początku, że niby mamy pionka mniej, ale to nie jest złe. Dlatego, że po wybiciu, po wybiciu Nasz rozwój figur jest lepszy i szybszy Za cenę pionka oczywiście Pilnujemy pole D5, to jest kluczowe pole Tutaj od razu posunięcie E5 Będziemy straszyć, założę się, że przeciwnik Zagra D3 Może tak oczywiście ruszyć I wtedy zaplanuję sobie długą Roszadę, o zobaczcie Nawet nie poszło tak jak mówiłem Skoczek F3 chyba nie jest najlepsze Tutaj Tutaj um, I na przykład tutaj i skoczyk ma problem. Tak, dokładnie. A nawet inaczej, jeżeli nawet Hetmer n 2 zagra, to zrobimy długą roszadę, to będzie jeszcze lepsze. Dokładnie tak. Dlatego, że po wybiciu, po wybiciu, do w wybiciu do końca jest wieża E8 i są problemy, a skoczek teraz ma ogromny problem, no i teraz jeżeli na przykład skoczek zagra tutaj z atakiem na E4, mam piękny wjazd z skoczkiem na D4 z tempem i to jest właśnie to, co lubimy najbardziej, czyli gra z inicjatywą, czyli oddajemy pionka, w tym wypadku w debiucie oddaliśmy pionka i mamy już zrobiony rozwój tak naprawdę, goniec f 8 nie musi wyjść, żeby już być aktywną figurą i za chwilę po prostu zagramy sobie D4, skoczek D4-D4 Dokładnie tak się dzieje, zobaczcie, bo hetman nie ma dobrych odejść, na e3 to dostanie plombę, a jeżeli odejdzie na d1, to też nie będzie naciskał na pionka e4. Tak się też dzieje i tutaj zagramy po prostu h6, h6 chodzi mi po głowie, bo już widzę taką opcję, że jak skoczek zbije, skoczek zbije, skoczek zbije, wieża e8 i zdobywamy figurę, ale gość gra dobrze. Bardzo dobrze gra, tu mi chodzi po głowie też taki ruch jak skoczek na F3, bo po wybiciu mam wybicie, tylko tutaj stracę pionkę, niekoniecznie tak muszę grać. On pewnie będzie chciał zrobić rozszadę, muszę się tutaj troszeczkę zaczaić na niego. Teraz pytanie, jak to zrobić, żeby zagrać jak najbardziej optymalnie, jak najbardziej dobrze. No właśnie, to są takie właśnie te problemy, w głowie, gdzie wiemy, że mamy dobrą pozycję, mamy inicjatywę i trzeba to jeszcze wykończyć. To są takie myślę, że największa bolączka szachistów, żeby te pozycje docisnąć. Oczywiście rozważam też posunięcie g5, żeby ograniczyć skoczka w zupełnie. To też jest możliwe. Rozważam posunięcie goniec c5 żeby jednak aktywnie tutaj sobie działać gońcem. Z drugiej strony goniec D6 też jest ciekawym posunięciem, bo tam strzelam, ale bardzo mocno rozważam skoczek F3. Jeżeli on odejdzie królem, to po prostu mogę zagrać tak, odbić pionka i wejść swoimi figurami do gry, ale jeżeli tak, 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 jeszcze raz to rozważam, powiedzmy tu, 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 tu wchodzę, tu, no jest rozpierducha. Tak zrobimy, słuchajcie. Tak zrobimy i spróbujemy od razu to wykorzystać. Musi to wchodzić. To jest, przypuszczam, że dobre posunięcie. Jedno z. A jeżeli król pójdzie tutaj, to zawsze mogę wrócić. Ale król już nie będzie mógł zrobić ruszady. To jest ten plus. Więc wykorzystujemy fakt, że przeciwnik jeszcze nie został, jeszcze nie, nie schował swojego króla. I ten fakt tutaj będzie... Mm, i ten fakt będzie przesądzony, że, um, że on po prostu już się gubi w zeznaniach. Ze w zeznaniach się gubię. E, no, to jest łatwe, tak. Znaczy, ja już się powtarzam w tych wszystkich moich komentarzach e, bardzo często, że rozwój figur jest bardzo ważny, bardzo ważny, moi drodzy. I to działa dobrze w tym wypadku. Ok. Zbił tutaj tak jak mówiłem. Teraz mogę zagrać tu. To jest myślę, że istotne posunięcie, żeby on nie zrobił roszady. Wieża zagra na F1. Zawsze mogę zbić pionka i tym przesuwać się do góry. Ale też mogę zagrać goniec na C5. To mnie będzie bardziej. Skłaniało, dlatego, żeby uderzać tutaj, i tak zrobimy, żeby jednak figura troszeczkę zabierała pole D4, bo zawsze ten ruch D4 mógł być zagrany i też można było tu zagrać w sumie. Dużo dobrych posunięć, ale jednak widzicie, że figurą postanowiłem zagrać mimo wszystko. To na pewno są dobre posunięcia, tu bez dwóch zdań. Przede wszystkim, król jest w centrum i to jest plus. Mogę zaraz wejść drugą wieżą, to też. Jest na pewno jakieś ciekawe rozwiązanie. D3 będzie zagrywane za moment. Teraz pytanie: czy zagrać tu i wierzę, mieć na H8, żeby podpierała pionka? Bo on zagrał D3 i będzie wyprowadzał gońca. Ok, tutaj, tutaj. Myślę, że zbije pionka. Jednak, żeby mieć jakiś tam punkt zaczepki, mimo wszystko. Ten pionek zawsze może być groźny, a mój król jest bezpieczny, bo on i tak będzie kombinował coś w tym stylu. Posunięcie D3 będzie chciał zrobić długą ruszadę. A3! A3 to chyba nie. No dobra, idziemy H5, konsekwentnie. Jeżeli B4, to wsadzimy gońca na D4. No bo jego posunięcie A3 jest zamiarem zagrania B4, to jest oczywiste w tym wypadku. Czasami właśnie ruchy a3 czy h3 gramy w debiucie, choć nie zawsze potrzebnie, po to, aby nie wpuścić tam figury, szczególnie gońca, żeby nam nie wiązał tam skoczków, ale w tym wypadku a3 to chyba ruch nietrafiony. No jest h5, on już zauważył, że mój pionek będzie wędrował. Yy, ok, d3 zmienił decyzję przeciwnik, no gram jeszcze wyżej, dlaczego by nie, marsz pionem sobie zastosujemy. Tutaj na spokojnie, jak będzie ruch F3 czy F4, ok. On chce tutaj wymieniać. Słuszna Twoja racja. Tak też zrobimy. Silne centrum mu zostawiliśmy. Teraz pytanie: czy on odbije pionkiem? Jeżeli tak, to zawsze mam szacha. I nie muszę wymieniać Hetmanów w pionkach porówno, ale myślę, że pionek H karierę jest w stanie jakoś tam zrobić. Albo przynajmniej próbować, długo się przeciwnik zastanawia. E, tutaj, oczywiście, ono zaraz będzie miał długą roszadę. Pytanie, czy nie zagrać coś w tym stylu, ale może konsekwentnie H3. Niech będzie H3. Pionek jest już coraz bliżej. On teraz robi długą roszadę, i to będzie dobry ruch. On troszeczkę tutaj, jakby yy, się gość ustabilizował w tym wypadku. Te centrum będzie. Moment! Ja tutaj nie zauważyłem, że mi pionki może zbijać. Zobaczcie, yy, przeoczyłem takie rzeczy, że on mi grozi też czymś. Za bardzo się rozluźniłem. Przyznaję się do tego, bez bicia. Na szczęście mój Hetman jest tutaj w obronnej pozycji, również. Ale, moment! Zbija tutaj, to ja mogę zbić tu. Tak też zrobimy. Bo, jeżeli Hetman zagra tu, to ja mam takie zagranie. A wzięcie tego pionka jest dla mnie bardzo korzystne, bo bardzo rozbija przeciwnikowi centrum. Powiem Wam szczerze, naprawdę. E, aż mi się trochę gorąco zrobiło e, przez chwilę. E, tutaj pytanie, czy taki ruch nie jest dobry? Myślę, że potem będzie miał opcję Hetman zagrania na C5. To są ciekawe ruchy e, w ataku i zastanawiam się, czy ja tu będę miał jakieś opcje. Ważne, że Hetman ma obronę na B8. Hetman C5. A nie, no oczywiście, o czym ja rozmawiam? Będzie miał opcję. Bardzo sprytnie zagrał. Jeżeli tak, to zbije mi tu. Ok, zbijamy. Zbijamy, bo mam koncepcję Hetman F4 z bronieniem punktu C1 yy, dokładnie i cały czas tutaj jest jakby co obrona. Inaczej, jeżeli na przykład przeciwnik zagra tak to ja mogę nawet uciec, oddać tę wieżę, a potem grozić matem. Więc, ale jeżeli zagra tak, to ja uciekam na B8. Mogłoby się wydawać, że król ma wielkie problemy w tej sytuacji, ale okazuje się, że nie do końca. Jeszcze pionek tutaj, przy okazji, jest bardzo zaawansowany, więc myślę, że to białe są w tarapatach wbrew pozorom. Czyli zapobiegamy, tak naprawdę. O, dużo wymian, ale to chyba tutaj na E4, i okazuje się, że tylko Hetman musi się zasłonić na E3, i wtedy wybijamy wieżą i dajemy za chwilę mata. No tak, to więc tutaj przeciwnik porobił troszkę błędów. Było ciekawie. Na pewno debut zagrał słabo. Ja może coś lepiej powinien tutaj docisnąć. Takie mam wrażenie, aczkolwiek. Próbuję grać po prostu ostro, ale wiem, że jak będę sobie grał strategicznie i technicznie bardziej z zawodnikami, to partie będą nudne, ale one będą na pewno rozgrywane bardzo solidnie, i to, to jest ważne, myślę, w szachach. Znaczy, kwestia, kto jaki ma styl gry. Niektórzy lubią grać bardzo ostro i, 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 i to im sprawia wielką satysfakcję, ale też jest dużo wtedy porażek, bo wiadomo, duże ryzyko, to nie zawsze się wygrywa, aczkolwiek jak ktoś gra bardzo solidnie, to częściej oczywiście ma dobre wyniki, statystycznie oczywiście. Tak jak Anatolij Karpow kiedyś grał bardzo techniczne szachy. Taki miał styl, ży taki styl życia. No powiedzmy też o tym mówił, że e, jaki styl życia prowadzisz, taki masz styl gry w szachach. E, on był bardzo spokojny. No A na przykład Kasparow e, był takim nieco nerwusem i potrafił grać bardzo ostre szachy również. E, no to takie ciekawe są rzeczy, właśnie o szachistach i o stylach, o stylach gry. E, no cóż, przeciwnik e, tu się długo zastanawia. Myślę, że. E, no cóż, myślę, że to już jest niepotrzebne, aczkolwiek no, ma czas jeszcze, tak, dwie minuty niecałe, więc trzeba to uszanować i docisnąć dalej te partie. Spokojnie czekamy na to, aż zagra Hetmanem na E3. A może on nie widzi tego ruchu? Nie, no musi widzieć. Czasami jest tak, że mamy jakiś tam właśnie typu szach i próbujemy gdzieś uciekać królem i ciągle nie możemy, nie pozwalamy tutaj um, czeską ruszyć, no wiadomo, z takich względów nieprawidłowych ruchów, a nie dostrzegamy jednak zasłony. Ale to chyba, to się nie dzieje w tej sytuacji. No, cierpliwie czekamy. Zawsze, słuchajcie, można sobie troszeczkę przewinąć ten film. Um, Rozdziały będą wypisane, więc nie trzeba oglądać co do sekundy odcinków. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale jak ktoś lubi, czemu nie? No, mój drogi przeciwniku, została Ci niecała minuta. No i trzeba cierpliwie poczekać. Na rozwój wydarzeń. Na końcówkę. Pół minuty. Dobrze, że jest czas, bo tak byśmy pół dnia tutaj ślęczeli. No, szkoda, że tak zawodnicy się zachowują, powiem szczerze. Eee... Jeżeli on to robi specjalnie, no to słabo, ale nie wiadomo, co się po drugiej stronie dzieje, oczywiście. Ale patrząc po tym, że jest włączenie, wszystko dobrze, to... A, szkoda. No, jeżeli sprawiłeś, mój drogi, myślisz, w przeciwniku, że mi sprawiłeś jakąś przykrość tym czekaniem, to się mylisz, no. Ale ranking zostanie i tak ci zwrócony, także spoko. Mamy kolejnego przeciwnika. Jest posunięcie E4. Może zagrajmy sobie ruch... G6, obronę nowoczesną, dlaczego by nie różne debiuty oczywiście będziemy stosować, goniec na G7, pytanie czy będzie przez G3 grał przeciwnik, o przez goniec C4, ok, no to spokojnie sobie D6 wrzućmy, nic się nie dzieje, potem możemy sobie zagrać C6. Dokładnie jest takie posunięcie, teraz chyba A6 jest w teorii zalecane, A6 to jest dobry ruch, o zobaczcie, z tempem możemy sobie zagrać posunięcie B5, dokładnie i tutaj od razu zagramy sobie, chwila, 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 żebym ja czegoś nie popełnił, tu jakieś gafy. Hmm. Co tutaj teoria zaleca? W sumie nie pamiętam dokładnie. A może E6 zagramy? Czyli taki wariant trochę hipopotamusa. Dlaczego by nie? I skoczek na E7. O, w tym stylu. Jeżeli będzie zagranie tak, to zawsze przepychamy. Dobra. No to ok, to gramy tak. Skoczek D7. Ustawimy sobie najpierw wszystkie figury. Przeciwnik robi dokładnie to samo. Z Zroszadą się nie muszę śpieszyć, o, jest posunięcie d5, według mnie jest to ruch zły, dlatego że ja przepycham tu pionka, ten goniec jest zamknięty, mam e, fajną strukturę, tak jak z obrony królewsko-indyjskiej, wszystkie figury grają, e, no ale m, teraz zagramy sobie h6, żeby zagrać posunięcie f5. I założę się, że się szybko przeciwnik pogubi. Gra dziwne ruchy. Zobaczcie, H3 to jest takie, takie posunięcie chyba niezbyt trafione. E, oczywiście gramy tutaj, H6 było też po to, przypominam, żeby nie wszedł skoczek nam na E6. Ok, jest goniec na H4, no to wyprowadźmy skoczkę na F3. Od razu bicie, niesamowite. Zbijamy gońcem, trzymamy to wszystko. Jeżeli Hetman D2 będzie chciał atakować, to król H7, potem bierze G8, cyk, 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 dajemy mata. No to łatwy plan by był. Znaczy, plan to jest myślę, że bardzo normalny. W realizacji może być oczywiście zawsze trudniej, ale, ale plan trzeba mieć, moi drodzy. Dokładnie tak się też dzieje. Gramy sobie tak, pilnujemy pionka, przy okazji zwalniamy miejsce dla wieży. Goniec F6 bardzo dobrze też pilnuje. To też chodzi o asekurację w szachach, żeby nie było takich możliwości ze strony białych w tym wypadku. Zobaczcie, gdzie mają ruszać skoczki białych? Czy mają aktywne pozycje? Zobaczcie, co z gońcem się dzieje. Tutaj nie mam żadnych problemów, tak naprawdę. Wieża G8. I już będzie przeciwnik musiał się martwić o punkt G2. Ta wieża zawsze też może sobie fajnie pograć i, być, yy, i spełniać rolę obronną. Yy, tutaj się nic nie dzieje. Wejście tam, wejście tam. No nic nie ma. Hetman E8 i tutaj. Żadnej filozofii w tym planie yy, większej filozofii nie ma. Prosta sprawa, więc sobie tak gramy. Zawsze mogę też gońca przerzucić. No i Hetman B6, yy, G6, przepraszam. Okej. Okay. Yy, teraz chyba tak mogę zagrać. Jest po ptokach. Jeżeli Hetman zagra tutaj, to Hetman H4, H5, Hetman F4. Mogę goniec na E5, mogę potem zbić też tutaj. Jest pozamiatane, moi drodzy. I tak naprawdę zauważcie, że. Ja nie grałem. O, poświęcił. No to może jest też jakaś tam koncepcja. Na pewno. Też zauważcie, że ja nie zagrywałem jakichś potwornie trudnych posunięć. Gram wierzą. Będę chciał atakować Hetmana. Zawsze mam zasłonę gońcem na E5. I to przeciwnik właśnie się troszeczkę jakby tak pogubił. I my musimy postarać się to wykorzystać. Tyle w temacie. Tak myślałem, że będzie takie posunięcie. Dlatego też. A, to jest dobry ruch, bo jeżeli on mi zbije z szachem, to będzie skoczek wisiał Ale wszystko pod kontrolą, jeżeli tak, to tak, to tak No dokładnie, tak zagramy Bo ten hetman nie będzie miał w, potem fajnej opcji Już możemy sobie na to pozwolić, dokładnie tak I ciężkie figury spełniły teraz tutaj bardzo ważną rolę Trochę się to, oczywiście Pionki się troszkę Rozszczepiły, ale to nie ma znaczenia, dlatego że mam figurę więcej cały czas i jest potężny atak. Hetman jest atakowany, ten hetman broni pionka, więc musi gdzieś zejść. A jeżeli zejdzie, to ja mogę zawsze wymienić, ale mogę też zbić tutaj. Więc są problemy, trzeba szukać wtrąconych posunięć typu, no właśnie, typu Hetman G4. Ale ja po pierwsze mogę wybić i to będzie chyba proste rozwiązanie. Po drugie, mogę też zagrać coś w tym stylu i atakować tam ruszy tutaj, tak teraz się zastanawiam, yy, czy nie lepiej po prostu wybić tego i mieć z głowy, myślę, że wybiję, jeszcze wieżą wybił, to w ogóle uprościł pozycję, A teraz mam taki ruch jak skoczek C8, dlaczego tutaj? Dlatego, żeby nie było kontry żadnej i zagram skoczkiem na D6, jeżeli wieża na przykład ruszy, what? No to tym bardziej skoczkiem zbijam na D6 No właśnie No to teraz kwestia teraz y, realizacji Podprowadzę króla To jest zawsze dobry pomysł Zobaczcie, że nie muszę się nigdzie śpieszyć Wieża E8 Też mogłem zagrać tak, oczywiście Dużo jest dobrych posunięć O, zbijam Gość chyba coś tu nie ogarnął Wszystko wymienia Bez sensu gra Za szybko wszystko wymienia No i króla do centrum Jak najwyżej y, Tutaj myślę, że nawet F3 zagram Żeby ten pionek był taką małą zakałą i co? Potem na przykład królem zagrem na G5. Dokładnie. Potem wprowadzę skoczka, a może w ten sposób skoczek wejdzie do gry. No ale to już jest realizacja przewagi. No dobra, on zbije mi pionka. Może to uczynić. Ja zrobię tak. Najpierw z szachem. No i cóż mogę powiedzieć? Zabierzmy mu tempa. Podprowadźmy pionka. I tyle w temacie. Hop, hop. Też ciekawa sprawa, że ustawimy pionki na czarnych polach, gdzie mamy gońca No ale zagram już sobie tak, bo król musi stracić tempo I po prostu zbijamy tu i doprowadzamy pionka do pola przemiany Dobra, mamy to, lecimy dalej Znowu czarne, chyba dzisiaj same partie czarnymi Posunięcie G3 No dobrze, to zbudujmy centrum w sposób prosty Wyprowadzając pionki ze środka tak jak nas uczą na samym początku, żeby grać d4. Wow, bardzo odważnie, mi się wydaje, ale też ciekawie. Jest skoczek na c3, zagramy gońcem. Tak, żeby mieć hetmona w zanadrzu, bo zagrał skoczkiem. Zobaczcie, gram teraz f5, właśnie dlatego nie zagrałem jeszcze skoczkiem, ale on szybko gra. Odbijam pionka, tu jest wolna linia. Robi się ciekawie, moi drodzy, bardzo ciekawie. Zagramy sobie tutaj szach grozi. Teraz skoczkiem mogę zagrać. Ogarniamy pola. Bronimy. Skoczek zagra też pewnie tutaj. Wow, to jestem zaskoczony, że taki ruch jest. Gram Hetmanem, od razu wybiję i białe pola są moje, moi drodzy. Potem h można próbować. Grać bardzo proste szachy. Czarne nie mają problemów. Białe zagrały źle, bardzo źle. Debiut zagrały białe. Bardzo źle. Oczywiście, co? No to są, to są zbyt takie prymitywne groźby. Po prostu hetmanem wraca, bronię, atakuje i dalej hetman jest tak samo pożyteczny na skrzydle królewskim, jakby stał na e6, bez znaczenia większego. Dobra, pytanie czy tak? Myślę, że tak. Chodzi o to, żeby wzmocnić piony przy okazji i ustawić gońca na D6, bo tym gońcem chcę celować w ten punkt. Przeciwnik chce zagrać tak, to bez dwóch zdań. Wiecie co, mam prosty plan, nawet nie grać H5, zrobić roszadę. on zagra tu, pozwólmy mu na to. Ja to wybiję, bo wieża zawsze będzie wisząca. Czasami są takie ruchy typu hetman d6, gdzie atakuje i atakuje coś tam. W tym wypadku jeszcze to nie działa, ale mam już konkretne zagranie. Mógłbym skoczka wyprowadzić, ale wchodzę skoczkiem na g4. Bronię go i wchodzę też na f2, wykorzystując wolną linię. Zobaczcie, przeciwnik nie ma jak się przed tym bronić. Może zagrać hetman na skoczek na h3 jeszcze, ale wtedy wisiało tutaj. Yy, no cóż, mogę zagrać tak. Mogę zagrać wszystko, co chcę. Ale skoczek F2, chyba po prostu wezmę wieżę. Tak po prostu. I to się, moi drodzy, dobrze trzyma. Um, dobra, jest to ruch ciekawy, dlatego, że on zagra tu, nie ma to znaczenia większego, gdyż, dlatego, ponieważ, bo um, figura i tak zdobywam, tylko pytanie, czy nie zbić wieżą tutaj? Czy są jakieś różnice w tym wypadku? Dobra, zbijam całą wieżę. Dają wieżę, trzeba ją brać. Na skoczek E5 wiadomo Tak sympatycznie sobie zagram hetmanem na E7 I celuję w wieżę Ciekawe czy zauważy W następnym ruchu oczywiście uciekam skoczkiem Albo zagram wieżą Mogę też po prostu skoczkiem D7 zagrać Może to i nawet lepszy ruch Bo wyprowadzę w końcu skoczka I ten koń E5 No właśnie, zobaczcie, że mogę zbić kolejną wieżę On tu niczym mi nie grozi Więc pokuszę się o to Słuchajcie, I zbiję kolejną wieżę Nie ma gruźb nie zauważam ich. Nawet, no nie, no nie ma żadnej gruźb. Nawet nie wiem, co w tej sytuacji powiedzieć. O, jakieś szalo, szalone ataki. A pytanie, czy ja tam mata nie daję? Wtrącę. Nie, nie daję mata. Czy daję jakieś tam bicia z tempem? No, zawsze takie szachy są niebezpieczne tutaj. Przeciwnik po prostu może się zasłonić, dokładnie tak się dzieje. Aha, no mogłem też zagrać wieżą na f1 i zdobyć tego Hetmana, ale to, no nie ma to znaczenia. Oczywiście ja to zauważyłem w łamku sekundy po posunięciu, gdyż, no mówię, jak to nie ma znaczenia, jest tak ogromna przewaga, że każde ruchy tutaj powinny już działać, nawet jak się będzie robiło jakieś bobolce specjalne. Dokładnie, no to jakieś tam, nie wiem, wieża d8, skoczek pewnie. No, tutaj wybiję, nawet wybiję sobie chyba na d4, dlaczego by nie. No, widzicie, przeciwnik nawet gra jakoś inaczej. Skoczek e6, trzach. Wprowadzę drugą wieżę, bo nie dam rady z jedną wieżą oczywiście, to wprowadzę drugą. No, już wiadomo, gość tutaj sobie tylko dogrywa pewne posunięcia, widać to od razu. Ciekawe, czy będzie grał do mata. Gdzie ten król zawędruje? Ok. Zbijesz skoczka? Och, nie zbił skoczka. Szach. 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 I mat. Mamy go. Lecimy dalej. No w końcu białe. E4. E5. Skoczek F3. D6, no to jak D6, to gramy D4 do centrum. Dobra, zbijamy skoczkiem i jest bardzo prosta gra białymi, bardzo prosta. Co nie zmienia faktu, że czarne gry stoją jakoś fatalnie, stoją ciutkę gorzej ze względu na przestrzeń. O, ciekawe posunięcie, ale ten ruch według mnie jest bardzo podejrzany. Bardzo podejrzany ruch, ale wykorzystuje to, że hetman stoi na E7. To ciekawe. Teraz muszę znaleźć dobrą koncepcję, już ją chyba znalazłem. Goniec F4. Jeżeli przeciwnik zbije, to skoczek D5 i tam będziemy się ładować. Zobaczcie, nawet mi na to pozwala, nawet nie chcę przemyślać mojego posunięcia goniec F4. Oj, mój drogi przeciwniku. Ale ci się posypało. Tu już widzę mata. Jeżeli hetman gdzieś odejdzie, to tak. I potem tu z wiecznym, z wiecznym matem, chciałem powiedzieć. Z podwójnym szachem, podwójnym matem. Jaka jest wielka siła lekkich figur. Jak one czasami fajnie się łożą. A zobaczcie: 7 ruchów, a przeciwnik nie ruszył żadną figurą. No to co? Tutaj. I dajemy mata, co? Na co sześć. Mat jest dlatego, że jest tutaj od Hetmana szach i od Skoczka, i król nie może nigdzie ruszyć. Pewnie go zaskoczyliśmy. Wow, podwójny szach i Mat w 9 ruchach. Więc muszę zagrać kolejną partię, więc zagramy znowu E4. 1394 ranking mamy. Ok, E6, proszę pana. No dobrze, no to gramy. Myślę, że ciekawy ruch Skoczek C3 sobie zagramy. Skoczek C6, skoczek F3. Dziwnie, bo D5 powinien zagrać. Naprawdę tak, no to gramy D4, pozwolimy mu wybić, oczywiście Paragonców gońców za Friko. I przepychamy. Pionki są dobre. Tutaj mamy też bardzo fajne zagranie, goniec A3, które dobrze pilnuje, ale skoczek 7 świetnie zagrał w sumie. Żeby zrobić sobie roszadę, ale chyba teraz po roszadzie. Będzie palnięcie na H7, klasyczny atak. Tak coś czuję, że to przejdzie, ale jednak nie. No to gramy H4. To jest też taki typowy ruch, gdzie chcemy atakować figurę, która stoi na polu G6. Czy to jest goniec, czy to jest skoczek, czy to jest też pionek, jeżeli ustawiamy domek? O, właśnie, i dzięki temu posunięciu. Mam możliwość zbicia, to też jest dobre na pewno posunięcie, ale chcę przytrzymać tego gońca. Mam po prostu dobre widoki dla gońca i dla skoczka. Myślę, że... teraz chwila, niech ja się zastanowię, czy gońcem zagrać, czy nie gońcem. Jeszcze zagram g3. Wzmocnię pionka i poczekam na jego reakcję, bo jeżeli jego reakcją będzie roszada, w co wątpię, bo to wtedy zagram tu skoczkiem. Okej, okay. no właśnie, wątpię w to, dlatego też, że skoczek chce przejść tutaj. No dobra, to dlatego zagramy gońcem na G5 i zwiążemy tutaj tego skoczka. I niech on się pomartwi trochę w tej pozycji. Jemu jest ciasno. I na pewno jest y, trudno. Zobaczymy, jak się dalej przeciwnik zachowa. Mój drogi przeciwniku, graj szybko, proszę, bo ja mam słabą baterię. Na laptopie, trochę się zagapiłem, szachy mnie tak wciągnęły. Dobra, chwila, 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 chwila. Jak tu zagrać? Mogę dać szacha. Dobra, dam kontrolnego szacha, żeby się zasłonił gońcem, bo każde inne posunięcie powoduje, że zbijam i wracam, i wracam, i on znowu ma ciasno. Aczkolwiek może ten ruch, taki zabieg kosmetyczny, może nie jest jakiś tam najlepszy, aczkolwiek, o, C5 poszło, dobra. Teraz pytanie, co ze skoczkiem? Czy otwierać pozycję, czy nie otwierać? No ciekawe się broni, też trzeba przyznać. Generalnie, ja mogę też zbić tutaj, i to też chyba będzie ok. Zrobię po prostu ruszadę. Jeżeli już zagra C4, to chyba zbiję tu, tu. się zastanawiam i nie wiem, czy do końca nie zbić. Tutaj, tutaj, no dobra, na tym skrzydle chyba grać nie chcę. Może zagram Hetman D2. I cały czas C4 wisi w powietrzu, tu, tu. Zbił. To, to pionkiem. To ciekawe. No też w konkretnych pozycjach, znaczy w tej pozycji może nie ma jakiegoś super konkretu. O nie, no to hetman B4. Bardzo chcemy, żeby nam zbił pionka Tutaj to odbijemy. Wieża odbije. Hetman A4. Szach. I zdobywamy wieżę. Ciekawe, czy on wpadnie w tę pułapkę, czy to widzi. Jeżeli widzi, to będzie musiał gdzieś tam gońcem wrócić. I może po prostu zagramy sobie też na drugim skrzydle. Zawsze mogę tym Hetmanem wrócić na skrzydło królewskie. O, nie, jednak nie zauważył. Jeżeli zrobi Roszadę. Długo nie robił Roszady, więc to wykorzystujemy. Co ja gadam? Przecież wieża C6 może się zasłonić jeszcze. Yy, może, ale wtedy tu... Czy zawsze mogę odbić? A, i myślałem, że już zdobywam figurę. A jednak nie. Ale nie zauważył, że że można się zsłoń. Śmieję, dlatego że no widzicie taktyka, co nie? Taktyka działa, nawet taktyka obronna. Była prosta. Poddał. No nic, no tak już to y, wygląda. Moi drodzy, dziękuję wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze i coś tam dla siebie wyciągnęliście. Chociażby jak z jednej partii wyciągniemy jakiś ułamek fajnej rzeczy dla siebie, to zawsze y, progresuje w naszej grze, jeżeli to wprowadzimy oczywiście w praktyce. Dzięki wam za dziś i do zobaczenia następnym razem. Cześć.